się jakby, jakby wyleczyłem się z takiego postrzegania muzyki, brania wszystkiego na poważnie, chociażby przez to, że widzę jak i znam scenę, znam raperów, tych, którzy mocno grają wizerunkiem, wiesz, wiem jak oni są naprawdę, jak bardzo się to nie gra z tym, co oni pokazują i mówią w klipach, że nie mają hajsu, a w klipach mówią, że mają hajs. Pożyczają ciuchy z Witkaca na klipy, wiesz o co chodzi, i odbierają je człowieku, kurwa, taksówką. I to jest taka przewózka, która mnie po prostu irytuje, wiesz, i dla mnie to jest gówno. Dla mnie to jest gówno. Nie wyobrażam sobie pożyczać ciuchów, kurwa, z Witkaca, żeby później się lansować na klipie, że kurwa, mam siana w chuj. To nie wszystko masz. Musi być takie prawdziwe jak w życiu? Nie można sobie pozwolić na kreację, odrobinę teatru, wiadomo, no, wyjście w rolę? Aktorem i grać w teatrze, pewnie, nie? Tylko, że wolę, wiesz, żeby... Ja mówię o sobie, że nie lubię tego po prostu i, wiesz, irytuje mnie to, no. Wejść w rolę, rozumiem, że tam fajnie tego, spoko. Ale że wiesz, no, wypożyczasz człowieku, nie wiem, płaszcz Barbery do klipu, żeby się w tym bujać i gadasz o tym, że on jest twój, to jest takie słabe.